Świat już nie pędzi, świat galopuje, wszyscy jesteśmy w totalnym wyścigu. Niestety, ale pojawił się lęk. Lęk przed przyszłością, lęk przed tym, co nas czeka w najbliższym czasie. My od pokolenia Z powinniśmy się uczyć. Powinien stać na takich czterech mocnych filarach. Pierwszy filar to jest właśnie rodzina. Cześć, witajcie w kolejnym wywiadzie z cyklu Mam Pasję. Dzisiaj gościmy Martę Barcicką, która ma ogromne doświadczenie w obszarze HR. Od 2007 roku jest związana z obszarem rekrutacji IT. Z tego, co też się dowiedziałem, Marta współpracowała z firmami z wielu państw, takich jak Izrael, USA. To naprawdę robi ogromne wrażenie. Witamy cię, Marto. Dzień dobry, cześć. Jest mi bardzo miło za zaproszenie, bardzo dziękuję. Dziękuję również za to, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Gdybyś mogła jeszcze na wstępie powiedzieć dokładnie, czym się obecnie na ten moment zajmujesz, jak jest, z kim współpracujesz teraz, jaki jest twój obecny projekt. Jasne. Tak jak już wspominałeś, ja już od 2007 roku jestem głównie związana z branżą IT, głównie w obszarze HR działam i tworzę zespoły, też zarządzam zespołami. I przeszłam bardzo taką długą, ale też dynamiczną drogę i wiem, że to taka była fajna droga pod kątem rozwoju w różnych kompetencjach, obszarach właśnie. Obecnie prowadzę z mężem firmę Neuron Cube. Firma nasza ma dwie linie biznesowe. Pierwsza z nich to uczymy dzieciaki, jak tworzyć gry komputerowe, jak tworzyć animację, grafikę 3D, jak wykorzystywać druk 3D. Również to są takie teraz mocne zagadnienia na rynku, które naszym motto, może od tego zacznę, albo zacznę kontynuować, będę kontynuować, że naszym motto jest, że my uczymy dzieci komunikować się z maszynami. Nasze pokolenie, osób troszkę starszych, my uczyliśmy się języków obcych, żeby komunikować się z ludźmi z innych państw, z innego obszaru na świecie. Natomiast nasze dzieci dzisiaj uczą się przede wszystkim języków programowania i jak z tymi maszynami się komunikować w kontekście i sztucznej inteligencji właśnie, i języków programowania, tworzenia aplikacji, funkcjonalności różnego rodzaju, czy już dalej idąc systemów, czy nawet gier komputerowych. Drugą linią biznesową w naszej firmie to są szkolenia również przeznaczone dla nauczycieli, ale również dla biznesu. Szkolimy z obszarów HR-owych, ale również ze sztucznej inteligencji. I to tutaj rozwijamy się bardzo szybko. Właśnie wczoraj otworzyliśmy filię we Wrocławiu, działaliśmy wcześniej w Warszawie, przepraszam, więc zapraszam wszystkich chętnych do tego, aby skorzystali z naszych szkoleń, bo naprawdę warto. Natomiast jestem również wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Wykładam takie przedmioty jak przywództwo, jak zarządzanie procesem, jak zarządzanie zmianą i oczywiście, co jest moją największą pasją i miłością, zarządzanie zasobami ludzkimi. No ogólnie też mogę dodać oczywiście, że jestem matką i żoną i z tego się też również bardzo cieszę. To tak, żeby kropkę nad i postawić. To bardzo imponujące, ile rzeczy tutaj wymieniałaś. O ten balans w życiu jeszcze będę pytał w dalszej części naszej rozmowy, jak to wszystko pogodzić. Natomiast zacznijmy może od tego, jakie trendy na rynku pracy nas czekają w najbliższych latach, gdybyśmy mogli o tym porozmawiać w kontekście roku, jeśli jest to możliwe, w kontekście najbliższych kilku lat, na przykład pięciu, bo na pewno dużo się zmieni, tego wszyscy jesteśmy pewni. I co takiego najważniejszego nas czeka? To jesteśmy w pędzie i mam wrażenie, stoimy u progu takiego przewrotu kopernikańskiego, jeśli w ogóle chodzi o rynek pracy, o technologię i o to, co się dzieje. Świat już nie pędzi, świat galopuje, wszyscy jesteśmy w totalnym wyścigu i zastanawiamy się, kto kogo goni. Jeżeli zatrzymamy się na chwilę, to w tym momencie już jesteśmy, nie, to już nie jest stagnacja, tylko regres, bo wszyscy idą w bardzo szybkim tempie do przodu i to powoduje bardzo duże zmiany na rynku pracy, w biznesie w ogóle, w gospodarce. No na pewno takim przewrotem kopernikańskim jest sztuczna inteligencja. My o sztucznej inteligencji już mówimy wszerz, wzdłuż, na wskroś i jakkolwiek. Natomiast to ona, ta sztuczna inteligencja wywołała takie duże poruszenie z tym, co się zadziało. Przede wszystkim niestety, ale pojawił się lęk. Lęk przed przyszłością, lęk przed tym, co nas czeka w najbliższym czasie, związanym właśnie z tym, że jesteśmy tymi ludźmi, tymi osobami, które oglądały na przykład i wychowały się na filmie Terminator 2.
gdzie właśnie Skynet przejmował kontrolę nad światem, czyli to maszyny zaczęły dominować nad ludźmi, to maszyny zaczęły pilnować, czy ludzie dobrze wykonują swoje zadania, a w konsekwencji te władze nad tym światem przejęły. I my troszeczkę na bazie tego, ja tylko dodam na marginesie, że Arnold Schwarzenegger ustawiał zegarek w tym filmie na rok 2004. I to była już ta przyszłość, której my powinniśmy się obawiać. Mamy 2023, ale faktycznie ten lęk przed tym, przed nieznanym, przed tym, co się może wydarzyć. Natomiast ja już z perspektywy patrząc, co przynosi sztuczna inteligencja, jakie daje możliwości, szanse i to, jakie wyzwoli nowe zawody na rynku pracy, tego lęku już nie mam na takim wysokim poziomie. Bardziej chodzi o to, żeby oswajać ludzi z tym, że to narzędzie jest po to, żebyśmy z niego korzystali w sposób taki racjonalny i etyczny przede wszystkim, co jest bardzo istotne. Więc to na pewno, co mamy, no to duże wyzwanie dla menadżerów w biznesie, żeby radzić sobie z tym stresem wśród pracowników, którzy być może obawiają się, że za chwilę nie będą mieli czym się zajmować, bo wyprze ich lub zastąpi właśnie ChatGPT albo inny kolega lub koleżanka, która się w sztucznej inteligencji pojawi, czyli to takie maszynowe uczenie się, prawda? Na pewno też wszelkie badania wskazują, spotkałam się z badaniami, które mówią, że nawet 800 milionów zawodów w najbliższym czasie zostanie zautomatyzowana, czyli zostanie wyparta. To na przykład są osoby, które pracują w punkcie obsługi klienta, to są na przykład asystenci, recepcjoniści, to są osoby na produkcji, transport. To są te branże, które albo na przykład też marketing, tam gdzie tworzy się jakiś koncept, teksty, to są właśnie te obszary, które prawdopodobnie zostaną w pierwszej kolejności chwycone przez sztuczną inteligencję, ale już uspokajam, przyroda nie lubi pustki i w to miejsce pojawią się na pewno nowe zawody. W pierwszej kolejności pojawią się pewnie zawody, które będą związane ze sztuczną inteligencją. To będzie cybersecurity, czyli ochrona systemów opartych właśnie na sztucznej inteligencji, bo jednak sztuczna inteligencja będzie miała łatwiej w znalezieniu luk w systemach zabezpieczających, które na przykład ma inna firma, prawda? I to będzie ta, brzydko mówiąc, wojenka, żeby znaleźć te luki i żeby się przed tym brakiem zabezpieczeń bronić. Na pewno nowymi zawodami będą etycy, trenerzy, programiści, analitycy, którzy właśnie będą też związani właśnie z kwestią sztucznej inteligencji, ale też pojawią się takie zawody, które na przykład będą, i to o tym już się głośno mówi, które mają za zadanie podstawy proekologiczne promować, czyli jak zwiększyć ten recykling, jak zmienić minimalizować odpady na naszym świecie, bo Zetki, jednak pokolenie Z bardzo mocno stoi tutaj na straży tych takich postaw proekologicznych. No na pewno przed nami będą również takie trendy związane z zespołami neuroróżnorodnymi. To jest troszeczkę ten temat, gdzie mamy na przykład w IT więcej projektów niż rąk do pracy. Otwieramy coraz więcej kanałów pozyskiwania takich kompetencji z rynku, które w sposób szybki, czasem niestandardowy, te kompetencje pozwolą pracodawcom rozwiązać bardzo trudne problemy. I właśnie osoby neuroróżnorodne, tylko może powiem, to osoby neuroróżnorodne to są osoby ze spektrum autyzmu, na przykład ADHD, etc. I są to osoby, które w bardzo niestandardowy sposób potrafią właśnie do takich problemów czy wyzwań podejść i bardzo szybko znajdują rozwiązanie. Te osoby przetwarzają informacje w inny sposób, natomiast i w inny sposób te informacje przekazują. Ale co jest bardzo istotne, mają bardzo duży potencjał właśnie takiego niestandardowego podejścia, co jest bardzo dzisiaj pożądane przez pracodawców. Natomiast tutaj wyzwanie, które stoi przed pracodawcami, to na pewno wyzwanie dla menadżerów, którzy będą takimi zespołami zarządzać. Często są to osoby, które na przykład potrzebują więcej czasu, żeby poznać i zapoznać się z nowymi rzeczami. Są to osoby, które na przykład potrzebują niestandardowego sposobu komunikowania się, tak? Bo na przykład mogą mieć taką potrzeby komunikowania się jedynie przez Teamsy i nie będą uczestniczyć w spotkaniach, nie będą rozmawiać z menadżerem face to face, nie przyjadą do biura, ale są świetnymi ekspertami, świetnie napiszą kod albo
przygotują takie zestawienie, taki raport, że nikt nie będzie w stanie ich takiej eksperckiej wiedzy dorównać, prawda? To są też osoby, i to te wyzwania będą jakby też dotyczyły tego, żeby firmach, co chyba będzie najtrudniejsze w biznesie, kreować taką świadomość, taką też akceptację i tolerancję na pewne potrzeby właśnie osób z zespołów różnorodnych. Kolejnym takim mocnym trendem, o którym dużo się mówi dzisiaj na rynku, to jest na pewno reskilling i upskilling. No, potrzebujemy rok do pracy. W IT na przykład brakuje na tę chwilę około 150 tysięcy rok do pracy, jeśli mówimy o. Mamy lukę, po prostu nie mamy fizycznie ludzi, którzy mogliby pewne projekty koordynować, czy w tych projektach brać udział. Wyobraźmy sobie, że w Rzeszowie jest około 150 tysięcy osób, więc wyobraźmy sobie, znaczy nie wyobraźmy sobie, w Rzeszowie jest 150 tysięcy osób, mniej więcej, więc wyobraźmy sobie, że dzisiaj Rzeszów znika z mapy Polski i brakuje tych osób na rynku pracy, więc to są bardzo duże kwestie związane z tym, że my potrzebujemy kompetencji w IT, a ich nie mamy, więc kolejnym takim kanałem to jest właśnie to przebranżowienie się, czyli dzisiaj jestem weterynarzem, a jutro mogę być testerem, analitykiem albo programistą. Ja tu może nie będę mówić i zagłębiać się w szczegóły, bo jeszcze kilka mam kwestii, ale badania, które przeprowadził Future Colors, mówią, że tylko 7% pracodawców w Polsce na tę chwilę cokolwiek robi z przebranżowieniem, natomiast już 70-80% sobie zdaje sprawę, jak bardzo ważny jest to kanał pozyskiwania rąk do pracy. Więc prawdopodobnie te 7% będzie nam w najbliższym czasie rosło. Oczywiście takim trendem, na który warto zwrócić uwagę, to też są zespoły różnorodne. My teraz stawiamy na tą różnorodność, na tę pozyskiwanie osób do pracy już nie tylko z Ukrainy, bo jest trudno. Oczywiście w związku z wybuchem wojny też niektóre państwa zostały w Polsce na przykład wykluczone, kandydaci zostali niektórzy wykluczeni z niektórych państw z procesów rekrutacyjnych. Co jest racjonalne ze względu, czy to branż, na przykład branża administracyjna, branża takiej administracji publicznej, prawda? To jest zrozumiałe. No i oczywiście te aspekty polityczne, te geopolityczne, które się właśnie dzieją na rynku, więc my zaczynamy już szukać osób, na przykład i pozyskiwać takie ręce do pracy, czy kompetencje z Ekwadoru, czy z Brazylii, prawda? Więc ta różnorodność może nam się również w Polsce pojawić. No i chyba takim bardzo istotnym trendem, już ostatnim, bo tych trendów jest troszeczkę i warto o nich powiedzieć, to jest na pewno koncentracja na miękkich kompetencjach. Dlaczego? Dlatego, że weszła mocno sztuczna inteligencja i ona mocno wspiera na przykład czy to programistów, czy grafików, czy różne zawody i pracodawcy będą inwestować na pewno w te narzędzia, które no będą uszczuplać być może te kompetencje w pracy merytoryczne, techniczne, może w ten sposób. Natomiast pracodawcy będą stawiać na pewno na miękkie kompetencje. Czyli jeżeli mamy taką kompetencję jak umiejętność gry zespołowej, kreatywność, wychodzenie z inicjatywą, taka inteligencja emocjonalna, dodatkowo takie promowanie postaw proekologicznych, co jest bardzo magnetyczne dla kandydatów, którzy szukają pracy, taka świadomość właśnie ta, czy postawa proekologiczna, no to tutaj faktycznie osoby z takimi skillami miękkimi, czyli umiejętnościami miękkimi, będą na pewno coraz bardziej pożądane na rynku pracy. I to chyba z tych najważniejszych, chociaż no, ta sytuacja wokół nas jest tak dynamiczna, że na tę chwilę trudno przewidzieć, co już będzie za rok, za dwa. No, czas bardzo, bardzo przyspieszył, a świat się skurczył. Tak, to prawda. Sztuczna inteligencja już jest wymieniana przez wszystkie przypadki, tak jak też wspomniałaś, jeśli teraz już wypadniemy z tego rytmu, to później może być nam trudno wrócić. Natomiast znam też wiele osób, które na razie do tego podchodzą dość sceptycznie, bojaźliwie, tak jak też wspomniałaś. I znam też osoby, które nie do końca są osobami lubiącymi technologię, które wolą skupić się na takich zawodach, jak na przykład ten wspomniany przez ciebie weterynarz, czy inne takie bardziej manualne zawody.
Co w związku z tym możemy doradzić tym osobom, aby mogły się na te zmiany przygotować? Jakie działania mogą podjąć, żeby się z tą sztuczną inteligencją, która już jest obecnie, zaznajomić, zaprzyjaźnić, poznać lepiej? No, Co byś tu mogła doradzić? zmartwię przede wszystkim tych, którzy są sceptyczni w kontekście czy sztucznej inteligencji, czy technologii. Śmiem stwierdzić, że jeśli faktycznie ktoś tych narzędzi nie używa, albo nie zna, albo nigdy jak do tej pory nie skorzystał z czatu GPT na przykład, to prawdopodobnie on jest już 2 lata, ma straty do tego, żeby nadrobić pewne obszary czy wiedzę, którą no, ma już świat, mają inni ludzie, którzy z tych technologii korzystają. Nie unikniemy tego. To już pokolenie Z jest takim pokoleniem, które bardzo mocno w technologii siedzi. Natomiast już pokolenie Alfa, czyli to pokolenie, które to są mniej więcej dzieciaki, które urodziły się w okolicach 2010 roku. Te dzieci już dzisiaj mówi się o tym, że to są osoby, które siedzą w świecie tak zwanym online, czyli one nie są w realu, tylko właśnie w online. I z jednej strony mają dostęp do informacji, mają szansę być najlepiej wykształconymi osobami na tym łespadole od początku, jak istnieje człowiek. Natomiast z drugiej strony, też w kontekście zetek porównując, to pokolenie wychowuje się jednak w bardzo trudnej sytuacji, takiej ekonomicznej. Była pandemia, też kryzysowej, bo mamy wojnę. Jakby to otoczenie, w którym oni się wychowują, nie jest takie laboratoryjne, jak właśnie to szczęście miały zetki. I to powoduje, że to, dlatego to pokolenie nazywa się pokoleniem alfa, ze względu na to, że oni mają bardzo dużo możliwości, ale też trudne warunki wzrostu, i więc potrzebują, jak to się w biologii mówi, najtrudniejsi, ci najbardziej, nie najtrudniejsi, ale najbardziej mocni zwyciężą, prawda? I przetrwają. I to jest ta mocna siła tego pokolenia. Więc to abstrahując od tego, co mogłabym polecić osobom, które z technologią nie są za pan brat. One powinny troszeczkę tutaj zastanowić się, czy małą łyżeczką tych technologii jednak nie poznawać, nie wchodzić. Dodatkowo na pewno ciągły rozwój, taka postawa professional learner, czyli ciągłe uczenie się. Codziennie czegoś powinienem się nauczyć nowego, bo uwaga, tak patrząc w kontekście historii, no ja z mojego podwórka, mój dziadek, jak zaczynał pracę w jednym miejscu na kolei, to przez 40 lat na tej kolei pracował, przeszedł na emeryturę i na pogrzeb przyjechała delegacja z kolei, tak, i tyle. I to był kolejarz. Moja mama zmieniła pracę raz. Ale to była bardzo duża dla niej zmiana, ona to bardzo przeżywała, ale to było w kontekście też jakichś takich potrzeb, akurat niefajnej kondycji firmy, w której pracowała, więc musiała zmienić firmę. Ja zmieniłam pracę już więcej niż 5 razy, więc to już daje do myślenia i ta zmiana jest dla mnie standardem, stałą dla mnie jest zmiana. Natomiast moja córka, która ma w tym momencie 13 lat, ona już mówi o sobie, że jest YouTuberką. I dzisiaj, czy to jest nowy zawód? Nie, powiedziałabym, że YouTuber to już jest standardowy, czy influencer to jest standardowy zawód. I prawdopodobnie moja córka, ona nie tyle będzie zmieniała firmy, w której będzie pracowała jako ten YouTuber. Ona prawdopodobnie już YouTuberem nie będzie. Ona będzie zmieniała branżę, czyli może będzie grafikiem, może za chwilę będzie programistką, może za chwilę być właśnie tym weterynarzem albo będzie pracowała nad aplikacjami, które mają przewidywać albo wysyłać, dawać użytkownikowi taką informację, że zrób takie i takie badania, bo twoje symptomy pokazują, że z tym ten organ trzeba przebadać, prawda? Więc to przygotowanie się na to przebranżawianie, na ten reskilling, na ten upskilling, na to, że no, to, co dzieje się dzisiaj i że dzisiaj pracujemy jako ten weterynarz, to prawdopodobieństwo tego, że będziemy tym weterynarzem za 10 lat, spada nam z każdym dniem coraz bardziej. I chyba też takie położenie nacisku na to, o czym przed chwilą powiedziałam, na te miękkie kompetencje, czyli rozwijajmy w sobie miękkie kompetencje, miękkie umiejętności, pozyskujmy je i oczywiście tutaj stawiajmy mocno na szkolenia i rozwój, korzystajmy z webinarów, z takich też profilaktycznych rozwiązań. Nie koncentrujmy się na wąskiej na pewno branży.
Co do tych zmian pracy, to też mogę powiedzieć, że kilkukrotnie zmieniałem i nastawienie moich rodziców, jakim o tym mówiłem, zawsze było Tak. bardzo sceptyczne. Zawsze mi doradzali, lepiej zostań, trzymaj się jednej firmy, skoro już tę pracę masz. Także tutaj to prawda, jak to się bardzo szybko zmienia, można to zauważyć nawet po swojej rodzinie właśnie. Wiesz, Robert, ja pamiętam taką sytuację, już jeszcze ci wtrącę, że jak zaczynałam pracę, byłam świeżo po studiach i pracowałam w rekrutacji w firmie informatycznej we Wrocławiu, to jak sprawdzaliśmy CV i ktoś zmieniał pracę co 2-3 lata, to u nas nazywało się tak kolokwialnie, oto jest jumper, czyli skoczek. On długo nie zagrzeje miejsca w jednej firmie, nie warto może z nim gadać, bo no, co nam po osobie, która pracuje 2-3 lata w jednym miejscu. Dzisiaj ludzie zmieniają pracę co 12 miesięcy, co 10 miesięcy. Jeżeli ktoś pracuje w jakimś miejscu 10-15 lat, to jest naprawdę dinozaur i pracodawcy zaczynają sceptycznie patrzeć na takie osoby, które faktycznie tak długo są związane z jedną firmą. Więc coś w tym jest. To bardzo ciekawe, to co powiedziałaś właśnie. Ja się zatrzymałem na tym etapie wcześniejszym, czyli te 2 lata, chociaż też słyszałem i też starałem się tak do tego podchodzić, żeby na jednym stanowisku nie pracować. Kiedyś tak usłyszałem, aby na jednym stanowisku nie pracować dłużej niż 3 lata około, bo wtedy się nie mamy tych możliwości rozwoju i też tego się staram trzymać. Dokładnie tak. Także tutaj naprawdę ciekawostka, która myślę. Dla mnie też zrobiła duże wrażenie. A przejdźmy do tego pokolenia Z, o którym wspomniałaś też, bo często trafią na artykuły, przypadkiem nawet trafią na artykuły, wywiady, rozmowy z osobami trochę starszymi wiekowo niż te osoby z pokolenia Z, czyli osoby do 25 roku życia, które narzekają na te nowe osoby wchodzące na rynek pracy, na ich zaangażowanie, na ich właśnie podejście, stosunek do pracy. Czy twoim zdaniem jest to uzasadnione, czy jednak te starsze osoby, ci starsi menadżerowie nie do końca rozumieją te nowe pokolenie i z tego to wynika? Absolutnie nie zgodzę się z tym, że powinniśmy krytykować pokolenie Z. My od pokolenia Z powinniśmy się uczyć, bo oni wyznaczyli bardzo ciekawe i ważne takie trendy związane z higieną pracy, to po pierwsze. Też postrzegają świat troszeczkę inaczej w kontekście właśnie tych postaw prospołecznych, proekologicznych. I moim zdaniem to właśnie ci menadżerowie Y, X-y mieli bardzo duży taki dyskomfort, bo te młodsze pokolenia pokazały im, że jeżeli na przykład jest godzina 17, to ja wychodzę z pracy, bo ja mam swoje życie. Z pokolenia X, Y to są pokolenia, które takie miały taki etos mocny pracy, czyli one żyły, żeby pracować. My żyjemy, żeby pracować. Natomiast pokolenie Z pracuje, żeby żyć. I to jest ta różnica. Ja sama byłam zszokowana, bo ja też się tego nauczyłam i dla mnie też było szokujące. Właśnie to taka asertywność, zdrowo rozumiana asertywność pokolenia Z. Pracowałam w jednym z największych banków w Polsce kiedyś. Rozwijałam, miałam zespół, który zbudowałam i zatrudniałam tam dziewczynę, która była bardzo takim obiecującym pracownikiem. Ja ją awansowałam, ona miała świetną wiedzę, świetnie się rozwijała. Myślałam sobie nawet, że to będzie mój sukcesor. I ona po roku przynosi mi wypowiedzenie. I ja mówię, co się wydarzyło, bo to był dla mnie szok. A ona mówi, wiesz, Marta, bo ja mam, to była pokolenie Z oczywiście. I ja mówię, wiesz, bo ja mam takie marzenie, że ja chcę przez rok popracować w schronisku dla zwierząt. I ja sobie pomyślałam, przepraszam, że to powiem głośno, ale pomyślałam sobie w pierwszej chwili wariatka. Ja bym się do tego na to nie odważyła, nie miałabym na tyle odwagi, bo rodzina, bo zobowiązania, bo praca. Natomiast ona miała taką odwagę do tego, żeby oddać się swojej pasji i żeby zrobić sobie taki gap na to, żeby właśnie spełnić te swoje marzenia i popracować na wolontariacie właśnie w schronisku. I dla mnie to był szok. I od tamtej pory ja w pierwszym momencie nie rozumiałam, ale ja dzisiaj rozumiem i ja doceniam. Ja właśnie dużo czerpię z pokolenia Z, właśnie tego takiego dystansu, takiego, takiej odwagi, tego, że oni się domagają
tego, żeby pracodawca zaopiekował się tym, żeby na przykład firma, w której pracują, zbierała deszczówkę, a ta deszczówka była używana w toaletach, żeby na przykład były czujki na korytarzu, żeby w biurach, żeby to światło nie paliło się 24 godziny na dobę, żeby zmniejszać ten ślad węglowy w powietrzu, żeby właśnie działać profilaktycznie, żeby mówić, co powinniśmy robić, jak zachować na przykład kondycję fizyczną, żeby promować to, żeby w tej kondycji fizycznej dobrej być, żeby spotykać się ze znajomymi poza firmą i żeby po prostu, jak mam ochotę o tej 17 wyjść i w Starbucksie napić się kawy i posiedzieć sobie na Instagramie albo pogadać sobie ze znajomymi, to ja mam do tego prawo i nie muszę w tej pracy siedzieć. I to jest właśnie ta zmiana, której nie mogą moim zdaniem zaakceptować X-y i Y-ki, bo to jest dla nich taka cywilizacyjne zderzenie właśnie i światopoglądowe przede wszystkim, prawda? Inne, to są inne wartości, inne poglądy i chyba tutaj jest taki zgrzyt. Natomiast mam wrażenie, że to się powoli zmienia i dobrze, że się o tym mówi. Ja kibicuję Zetkom, nie uważam ich za pokolenie, które o którym się słyszy, że jest roszczeniowe, że mają, że nie angażują się tak bardzo, wręcz przeciwnie, angażują się, myślą o przyszłości, wykorzystują do tego technologię, wiedzą, gdzie jest dostęp do wiedzy i jak szybko tę wiedzę i tę informację, która jest im potrzebna, zdobyć. I to jest przewaga Zetek. Czyli wynika z tego, tak to zrozumiałem, że to są po prostu osoby, które dbają o swoje stanowisko pracy, ale dbają też o naszą planetę, o nasze otoczenie i tak naprawdę zależy im na tym, aby dobrze nam się żyło w tym otaczającym nas świecie, abyśmy też mieli czas na zachowanie tego balansu. Świetnie to A podsumowałeś. Dokładnie też tak to widzę. jak Ciebie słuchałem też przez całą naszą rozmowę, ale też jak czytałem wcześniej o tobie, to zauważyłem, że w twoim życiu też ten balans jest bardzo ważny, bo jednak zajmujesz się ciekawymi projektami, ale jednocześnie znajdujesz czas na rodzinę, na swoje pasje, hobby, na ogródek. I tutaj, jak to robisz? Nauczyłam się tego i to był proces, bo faktycznie zachowanie tego balansu między życiem prywatnym a życiem zawodowym był dla mnie bardzo trudny. To zazwyczaj były proporcje w stronę pracy i faktycznie był taki moment, były dwa takie momenty w moim życiu. Pierwszy moment to był, kiedy pracowałam bardzo intensywnie, bardzo miałam duże wyzwania i dużo się udało zrobić, ale pewnego dnia popatrzyłam na moją 6-letnią Maryśkę i sobie pomyślałam, że ja ją dopiero chyba poznałam i sobie pomyślałam, no fajna dziewczyna, można z nią pogadać, ale dotarło do mnie, że ja straciłam te 6 lat, prawda? Straciłam te 6 lat będąc w pracy, a nie w domu. To był pierwszy moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że ta higiena jest mi niezbędna. A drugim takim momentem był wykład pana profesora Ome, na którym byłam i on opowiadał tam o takich silosach, żeby człowiek funkcjonując tak higienicznie w życiu, czyli miał ten balans, powinien stać na takich czterech mocnych filarach. Pierwszy filar to jest właśnie rodzina, czyli jeżeli mamy partnera, męża, żonę, to dobrze się czasem przytulić, bo wtedy wydziela się oksytocyna, czyli ten hormon takiego bezpieczeństwa. Dobrze przytulić się do dziecka. Natomiast jeżeli nie mamy kogoś bliskiego, to są na przykład zwierzęta domowe, pies, kot, to są właśnie te relacje takie budujące tą oksytocynę. Czyli to jest ten pierwszy filar. Drugim filarem jest właśnie praca. Człowiek potrzebuje wyzwań, potrzebuje odnosić porażki, żeby się dużo uczyć, ale też potrzebuje sukcesów, potrzebuje się rozwijać, więc praca jest tym drugim takim filarem, na którym my stoimy dosyć mocno. Trzecim filarem to są właśnie te relacje ze znajomymi. To jest to, kiedy my spotykamy się na jakiejś kolacji, wychodzimy na imprezę, idziemy do kina, spotykamy się ze znajomymi, celebrujemy z nimi pewne rzeczy, idziemy na jakieś urodziny, obchodzimy jakieś rzeczy. To są właśnie przyjaciele, znajomi, bliżsi, dalsi, ale to są te relacje z naszego najbliższego otoczenia. I czwarty silos to jest sport. Sport, ruch, kondycja fizyczna, która pozwala nam palić właśnie kortyzol, a kortyzol jest znowu odpowiedzialny za hormon za stres. Więc jeżeli jesteśmy w pracy zestresowani, no to jeżeli nie spalimy tego kortyzolu, bo stres też jest potrzebny, ten kortyzol też nas pobudza do działania,
Natomiast ciągłe, permanentne romansowanie z kortyzolem niestety kończy się źle, kończy się wypaleniem zawodowym, kończy się nawet stanami lękowymi, czy nawet depresją, niestety. I to mi dało dużo do myślenia, i ja bardzo wtedy zaczęłam, był taki moment w moim życiu, że bardzo mocno zaczęłam o ten balans dbać, czyli zachować takie proporcje zdrowe właśnie w tych czterech obszarach. I to, co zauważyłam, jeżeli któreś z tych silosów zaczyna kuleć, nie wiem, w pracy mi idzie gorzej, albo nie spotykam się ze znajomymi, bo mam dużo pracy, albo właśnie w domu gdzieś tam z dziećmi dłużej siedzę, to czuję, że już ten balans jest zachwiany, więc bardzo ważne i trudno jest się tego nauczyć, żeby ten balans zachować. Ale połączyłam na przykład przyjemne z pożytecznym i na przykład, żeby te silosy ze sobą łączyć, jak idę na salę ćwiczeniową, a jestem na sali 3-4 razy w tygodniu, chodzę raczej na te zajęcia w późniejszej porze między godzina 20 albo 21, to tam mam grono znajomych, z którymi utrzymuję ten silos towarzyski. Więc przed treningiem sobie z dziewczynami poplotkujemy, pogadamy, a później sobie poćwiczymy i rozchodzimy się do domu. Jak łączę na przykład silos rodzinny z moim silosem, taką pasją też do ruszania się? Otóż z mężem uprawiamy bardzo duże połacie, bo uprawiamy, już się śmiejemy, hurtowo nasz ogródek, działkę, na której uprawiamy ekologicznie warzywa, i tak nas to wciągnęło. Zawsze się śmiejemy, że jakby ktoś nam powiedział, że 5 lat temu, że my będziemy lebiodę i pesz rwać i zastanawiać się nad tym, jaką ziemię gatunkowo dobrą kupić, żeby te buraki, groszek czy kalafior rósł, czy pomidory, to ja bym powiedziała, że to nie jestem ja, to nie jest mój świat i to nie jest moje życie. A jednak faktycznie z mężem, czyli ten taki silos rodzinny z tym ruchem, sobie razem tutaj dzielimy. I to jest nasza pasja wspólna, i nic nas tak nie odstresowuje, jak właśnie to plewienie, to podlewanie i później ta satysfakcja z tych zbiorów. No trochę nas sąsiedzi mają już dosyć, bo my ich ciągle namawiamy, że przyjdźcie po jakieś buraki albo przyjdźcie po jakieś pomidory, ogórki, bo tego jest bardzo dużo, ale to nam daje właśnie to poczucie takiego no ekstra. Na końcu takiej satysfakcji, a już nie mówiąc o tym, jak jadę do teściowej i mówię, proszę, tak, to jest nasze i tam całe skrzynie wieziemy tych warzyw czy owoców. No, to jest coś pięknego i polecam. Tak, to bardzo cenne wskazówki. Też staram się o to oczywiście dbać, dlatego też zapytałem, aby wyciągnąć dla siebie coś, co mogę wdrożyć od teraz. Jeśli wspomniałeś na początku o nowych projektach ciekawych, którymi się zajmujesz, gdzie możemy Ciebie znaleźć? Tak bardzo krótko, jaka strona internetowa, jakie miejsce? Oczywiście to też wszystko podlinkujemy. Dobrze, jak najbardziej. Zapraszam do firmy Neuron Cube, www.neuroncube.com. Znajdziecie tam Państwo wszelkie informacje dotyczące szkoleń dla Waszych dzieciaków w kontekście tworzenia grafiki 3D. Później te modele, które dzieci tworzą, wykorzystują w swoich grach, które tworzą, grach komputerowych w Unrealu czy w Unity. To są takie zintegrowane środowiska profesjonalne, na których też pracują bardzo profesjonalne firmy na całym świecie, bo my używamy tych systemów, które na przykład, w których animuje Pixar albo Disney albo DreamWorks. To jest właśnie Blender lub Maya. A właśnie jeśli chodzi o gry komputerowe, to są te profesjonalne, zintegrowane środowiska jak Unity albo Unreal. Zapraszamy też nauczycieli, szkolimy Was z cyberbezpieczeństwa, czyli tego, jak przekazywać dzieciom, jak w taki racjonalny i bezpieczny sposób korzystać z sieci, ale również będziemy Was szkolić i szkolimy Was ze sztucznej inteligencji, czyli jak też wyłapywać momenty, kiedy ta etyka może w szkole przy pisaniu wypracowań nie do końca jest zachowana, więc będziecie wiedzieli, jak właśnie tę sztuczną inteligencję wykorzystać w taki dobry sposób w szkole. No i oczywiście zapraszamy biznes do szkoleń HR-owych w kontekście rekrutacji, czyli jak rekrutować, jak wdrażać, ale też jak utrzymywać później pracowników u siebie na pokładzie. Na zakończenie podziel się proszę z nami mottem, przesłaniem, a może polecisz nam jakąś książkę, bo też wiem, że lubisz czytać.
Tak, to prawda. Bardzo lubię czytać, zwłaszcza książki historyczne, ale jeśli chodzi o moje motto, to mam takie dwa aspekty, które bardzo są mi bliskie sercu, którymi się na pewno w życiu kieruję. Dla mnie Winston Churchill to jest taka postać, która buduje we mnie takie poczucie autorytetu wobec niego i taki szacunek. To była postać moim zdaniem niesamowita. Natomiast on kiedyś powiedział, że dla siebie jestem optymistą, a bycie kimkolwiek innym jakby do niczego się mi nie przydaje, prawda? I ja też mam taką postawę, że mimo wszystko, nieważne jak czasami jest trudno i ciężko, bo życie czasami potrafi nas tutaj mocno doświadczyć, to staram się patrzeć jednak mimo wszystko przez różowe okulary. Czasem może jestem aż niepoprawną optymistką, ale mi z taką postawą positive, taką postawą can do jest znacznie łatwiej przez to życie przechodzić. Natomiast też, żeby się uzupełniać tutaj, to zawsze mój dziadek mi powtarzał jedną bardzo ważną rzecz, że on mówił, że słuchaj, na końcu zostanie lustro. Nieważne, czy te firmy, w których pracujesz, czy ludzie, z którymi się spotykasz, czy to, co osiągasz, ponosisz porażki, to wszystko minie. Natomiast na końcu zostanie to lustro, a ty z tym lustrem zostaniesz prawdopodobnie sama i będzie trzeba sobie w to lustro spojrzeć. I właśnie to jest też dla mnie taka bardzo ważna lekcja, która jest ze mną przez całe życie, żeby mimo wszystko na końcu, jak to Władysław Bartoszewski mówił, być przyzwoitym. I ja się tego bardzo też staram trzymać. I dla mnie właśnie na końcu właśnie ta odwaga jest chyba takim momentem i nieraz się sprawdziłam, że wiem, że ta odwaga mi bardzo mocno towarzyszy i wiem, że warto. Warto czasem, mimo tego, że można duże straty ponieść, to w konsekwencji, w perspektywie czasu na pewno się nam to zwróci. Jeśli chodzi o książkę, mogę polecić książkę Powerful. Pani McCord. Pani McCord pracowała kiedyś w Netflixie, była jedną z pierwszych członków Netflixa jako HR dyrektorka, natomiast później przeszła do zarządu i ona właśnie pokazała, jak funkcjonuje tak zwana firma wizjonerska, czyli firma, która ma wizję i która, mimo tego, że zmieniają się czasy, mimo tego, że zmieniają się osoby, liderzy w tej firmie, produkty, to ona zawsze tą wizją żyje. Kończąc to tak, jak Walt Disney kiedyś powiedział, że ludzie do Disneya przychodzą pracować, żeby dawać ludziom szczęście. Czyli nieważne, czy to będzie kreskówka, czy to będzie park rozrywki, Disney ma przynosić ludziom szczęście. I właśnie polecam bardzo tę książkę, czyli Patty McCord. Nawet mam ją tutaj przy sobie, bo akurat jestem w trakcie lektury. Patty McCord. Powerful, bardzo, bardzo polecam. Jest dostępna też pani McCord na LinkedInie, warto obserwować, bo wrzuca bardzo ciekawe treści. Dziękujemy. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Tutaj myślę, że będziemy spokojniejsi już, jeśli chodzi o naszą przyszłość, o sztuczną inteligencję. Nie uspokoiłaś, pokazałaś, w jakim kierunku warto podążać. Dlatego też myślę, że będzie to wartościowe dla innych osób, ale również skąd brać inspirację do tego, jak zadbać o naszą harmonię w życiu i ten ład, który jest też niezmiernie ważny, no bo nie żyjemy z samą pracą i też nie o to chodzi w życiu, żeby tylko pracować. Naszym gościem była Marta Barcicka. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie i dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję Tobie i bardzo dziękuję słuchaczom. Dziękujemy i do zobaczenia. Cześć. Cześć.